Po ostatniej sesji, jeżeli chodzi o loty dronem 5-calowym, niestety muszę przyznać, że odnieśliśmy niewielką kontuzję. To jest złamane ramię, które nie wytrzymało jednej z kolizji. Ja nim zaliczyłem już może 20 razy glebę, ale latałem naprawdę mega odważnie. Właściwie przy flipie do tyłu nie odpuściłem gazu i tak to wyglądało. W efekcie to jest pęknięte ramię tutaj, nie do użytku. Zastanawiałem się, co z tym fantem zrobić, ale życie samo przyniosło rozwiązanie i to bardzo fajne rozwiązanie. Otóż życie przyniosło mi rozwiązanie szybciej niż bym się spodziewał. To jest nowy Nazgul, który do mnie przyjechał dosłownie godzinę temu. Śmigła. Zobaczcie, jak on jest pięknie w ogóle przez iFlight przysyłany. Kable, dodatkowy pakiet, czyli wkręty plus końcówki anten, plus do tego jeszcze mamy takie pady antypoślizgowe i antenka. No i sam Nazgul jest bardzo ładnie opisany. Tutaj są jeszcze naklejki, schematy i dodatkowe gadżety. Natomiast to, co jest świetne, że mamy sprawne ramię. Tak wygląda Nazgul, który uległ kolizji, a tak wygląda nowy. Teraz pozostaje nam jeszcze ta listwa ochronna, jeżeli chodzi o kable, i to trzeba oddzielić od warstwa kleju. Dobra, gra. Ramię jak nowe. Właściwie to jest nowe ramię. Voilà, całość gotowa. Wszystko posprawdzane. Powinno być ok. Słuchajcie, przyjechaliśmy w taką miejscówkę, gdzie jest kosmicznie, ze względu na to, że jesteśmy bardzo wysoko. Jednocześnie widoczność jest dzisiaj niesamowita, a do tego dosyć mocno wieje. Tryb akro. Wow, pięknie jest. Jest tak bajecznie, ale z wiatrem jak mnie ciągnie. Wow. Na razie polecę w stronę słońca, żebyśmy mieli miejsce do zawrócenia, czyli będę z tyłu siebie. I teraz zobaczycie całą tą miejscówkę ze słońcem. Ja jestem pomiędzy wieżą a drzewem. Tu jest kawałek taki, gdzie ludzie wybierają jeszcze dolomit. Dobra. Jest bajecznie dzisiaj naprawdę. Tam zostawiliśmy auto. Ja podlecę trochę wyżej. Jest auto. Dobra, i teraz te kępy będą stanowiły nasze cele, żeby sobie przy nich zrobić zawrotkę. Mocowanie GoPro mam średnie, dlatego nie chciałbym też dzisiaj jakoś specjalnie tutaj latać w trybie akro, bo nie mam tej osłony na GoPro. Bardziej chciałem sprawdzić, jak się lata Nazgulem po tej awarii. Widzę, że lata się dobrze, oprócz tego, że jest cholerny wiatr. To naprawdę on sobie daje radę. Zobaczcie, wyżej, w naszą stronę, niżej. Super, nie będę robił żadnych ewolucji, tylko cruising. Z tego względu, że mam bardzo odsłonięte Hero 8, a tutaj nie ma nawet takich warunków do ewolucji, z tego względu, że jest co? Że mamy bardzo silny wiatr i no niespecjalne jakieś miejsce. Dobra, zobaczcie tu. Jeszcze raz sobie zrobimy diving przy tym, tylko chciałem zrobić diving ze słońcem. Bardzo dmucha, nie będziemy tutaj drugiego pakietu, pojedziemy gdzie indziej, fajniejsze miejsce. Takie bardziej epickie i osłonięte. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o to, co tutaj mamy. Zwiewa mnie, tak. Będę lądował, słuchajcie, bo męka pańska jednak.
ta miejscówka jest niezła, kiedy nie wieje. Jak wieje, to jest troszeczkę słabo. Dobra, możemy sobie polecieć nawet tutaj. Fajne miejsce, dobra widoczność, aczkolwiek brakuje aury lepszej, bardziej sprzyjającej. Teraz testuję zawis, ale cieszy mnie najbardziej fakt, że Nazgul po tym remoncie spisuje się ekstra. I tu można dojechać samochodem, widzę, że ktoś tutaj jeździł w ogóle. Może nie to, że autem, ale ktoś w ogóle tutaj jeździł. Nie bój się, Lonku. Wystarczy. Druga miejscówka jest mega widokowa, przewidokowa wręcz. Aż sobie nagram trochę przebitek z tego. Go! Podoba mi się. Na wysokość tych choineczek. Diving. Tak jest. Tu widać, że jakaś nowa nasada. Tutaj sygnał mam na razie bardzo dobry. Będę trochę z dala ośrodka, przynajmniej na początku. Nie wiem, czy ten ośrodek jest w tej chwili czynny, raczej nie. Dobra, rozejrzyjmy się. Jak tu z wiatrem, wyżej jest trochę wiatru. Ale tak poza tym to jest miłe latanie. Tak, tu jest taka nasada nowego lasu, trochę wyżej. I zróbmy sobie diving na tą stronę, a później po przekątnej polecę już. Tu, ok. No i teraz zobaczcie, tak się możemy rozejrzeć. Frodo w dół. Tak. Tak jest, ładnie. I rozejrzymy się jeszcze w tą stronę. Tu mamy słońce. Wygląda to rewelacyjnie, a ja lecę do nas. Żeby nas nie zwiało, nie? Sygnał jest cały czas pełen, więc jest gitarka. Latam dzisiaj nim jak Mavikiem. Ale wygląda to naprawdę bajecznie. Dobra, zrobimy sobie teraz taki myk. Muszę wydrukować osłonę na GoPro, wtedy możemy poszaleć. Tak jak ostatnio szalałem cały czas. To co sobie zrobimy tutaj, to zrobimy nawrotkę. Mam 14.8, czyli jest gitara. Tu sobie zrobimy nawrotkę. I teraz polecę do góry. Tak. I tutaj można zobaczyć, co się dzieje. Jest przepięknie. Kojarzę wszystkie te miejsca, to dość dobrze. Bardzo dobrze. Teraz, żebym nie zaliczył failsafe, to spadamy. Tak, zrobimy sobie nad ten i będziemy już kończyć ten lot, bo jest słaby akumulator. Tak, spokojnie, spokojnie, spokojnie. No i niestety wygląda to tak, że obiekt jest nieczynny, brama zamknięta i tylko informacja kontaktowa. Szkoda, kurczę, tak wszystko wygląda w tej chwili. Naprawdę, aż serce się kraje. To są grube miliony w tym obiekcie. O tej porze jeździ Pendolino. Teraz przegapiłem, ale może następnego dnia będzie więcej szczęścia. No. No i to jest fajnie. Bardzo ładnie. Muszę tylko uważać, żebym nie zaliczył failsafe. Plaża jest pusta właściwie. Tak, nic się nie dzieje.
No i oprócz tego, że mnie trochę zdmuchuje wiatr, a tam już jest jakieś auto. Teraz sobie wrócimy. Zasięg jest średni, ale lecę wzdłuż brzegu. Mam dwie kreski. Teraz trzy. Dobra. Tu wygląda to ładnie. Tam mamy jeszcze jakichś ludzi. A tu mamy pociąg, który nadjeżdża. Nie, to nie pociąg, to samochód. Dobra, i taki epicki jeszcze locik, tak? I tu sobie możemy się wznieść trochę. Rozejrzeć się, tam fajnie to wygląda. Zresztą tutaj też. Pod słońce. Polecimy sobie tak, zrobimy zawrotkę do nas. Ze słońcem i tak to wygląda w GoPro i teraz będzie obniżanie spokojne. Za chwilę nabiorę też wysokości. Bardzo ładny lot, piękny. Spróbuję zrobić jeszcze jedno kółko i zrobić to bardziej dynamicznie, z obniżeniem dynamicznym. I to byłoby w takim fajnym montażu. Polećmy wyżej. Teraz idzie bardzo dobrze. Jeszcze nie jestem zadowolony. Zrobimy to jeszcze raz. Bo mnie wybiło do góry trochę. Spróbujmy wrócić nad wodą. Teraz mam dwie kreski. Jak odzyskam trzy, jestem przesunięty w tamtą stronę. Dobra. Okej. My jesteśmy już tu z Leonkiem. Także będziemy jeszcze raz. O tak. I teraz jest kosmos. O to chodziło. Dokładnie o to chodziło. Tu jedzie auto. A ja mam słaby sygnał, dlatego sobie polecimy tu. Tu mam lepszy sygnał. Bardzo fajnie. Trochę do nas. Dobra. Teraz lekko odważniej. Tak. Pięknie. Wzbije się. Pięknie jest. Wrócimy do nas. Spokojnie, koło auta. I to jest super. Bardzo ładny przelot. Tu już mi zwykle ten zasięg troszeczkę spokojnie. Tak. Zasięg mi tutaj. Dobra, polecimy sobie jeszcze tu. Dobra, będziemy wracali. 13,9 to jest mało. Fajnie się tu lata, aczkolwiek nie ma tak dużo miejsca wcale.
Myślałem, że pójdziemy dalej. Chciałem wylądować przynajmniej miękko. Jak cholera miękko wylądowałem na kamieniach. Jest gitarka. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę i za oglądanie tego odcinka. Dajcie kciuka oczywiście i suba. Ten sezon powinien być naprawdę fajny. Cieszę się, że jestem w stanie w ciągu właściwie 20 minut naprawić na zgóra w tej chwili. I tradycyjnie przypominam, że pod filmem znajdziecie link do darmowego warsztatu Filmujemy dronem, a jeżeli chcecie czegoś więcej, jest szereg warsztatów tematycznych i produktowych mojego autorstwa. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!